dobry Państwu. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu Alfabet Inwestora. Dzisiaj omówimy literę S, czyli stopa procentowa. Stopa procentowa jest to cena, jaką płacimy za pożyczanie na określony czas kapitału od banku lub innej instytucji finansowej. Koszt ten określa się zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i jest on mierzony w ujęciu rocznym. To znaczy, tak jak gdybyśmy pożyczali pieniądze i oddali je dokładnie po roku. Rozróżnia się nominalną oraz realną stopę procentową. Pierwsza odnosi się do nominalnej kwoty pożyczanych środków, druga jest skorygowana o przewidywaną inflację. W gospodarce pojęcie to odnosi się do różnych mierników. Inne jest oprocentowanie depozytów, inne kredytów. W obu przypadkach stopa procentowa zależy od okresu, na który składamy depozyt lub zaciągamy kredyt. Jeszcze inne obligacje. Stopy procentowe wpływają na wiele decyzji konsumentów dotyczących inwestycji. Wysokie stopy procentowe zniechęcają do inwestycji na kredyt, gdyż konsumenci, również przedsiębiorcy, obawiają się, że nie będą w stanie ponieść wyższych kosztów rat spłaconego kredytu. Zwiększają również koszty kredytu obrotowego, utrudniając przedsiębiorcom finansowanie bieżących kosztów ich działalności. Z drugiej jednak strony, przy wysokich stopach procentowych opłaca się oszczędzać. Banki oferują bowiem wyższe oprocentowanie lokat, dzięki czemu klienci banków mogą więcej zyskać na odsetkach od kwot ulokowanych w banku. Największy wpływ na gospodarkę kraju i decyzje konsumentów mają stopy procentowe banku centralnego, gdyż to one wpływają na koszt pieniądza na rynku. W Polsce najważniejsze stopy to stopy regulowane przez Narodowy Bank Polski, m.in. referencyjna, depozytowa, lombardowa oraz redyskontowa.